Jadę właśnie na ślub koleżanki, który jest pod Warszawą, jestem w Polsce i chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć o tym, jak taki ślub wygląda z perspektywy gościa tym razem, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale 2 lata temu wstawiałam już filmik o polskim ślubie, o tym, jakie mamy tradycje na ślubie polskim, a mamy ich bardzo, bardzo dużo. Wstawiam Wam link tutaj na górze, więc możecie sobie kliknąć i zobaczyć najpierw tamten filmik. Tam opowiadałam Wam o tym, jak taki polski ślub wygląda generalnie, bo to było po moim ślubie. Teraz już wstawiam Wam filmik o tym, jak ślub wygląda bardziej obiektywnie, można powiedzieć. Nie będę mówić dużo o tradycjach, ale chciałam po prostu powiedzieć o tym, jak przygotowujemy się na taki ślub i czy może są jakieś różnice na takim polskim ślubie. Może widzicie jakieś różnice z perspektywy właśnie gościa pomiędzy Waszym krajem a Polską. A jeśli jeszcze mnie nie znacie, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Zanim zacznę mówić o ślubie i o przygotowaniach do ślubu, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć bardzo szybko o tym, że wciąż możecie nabyć mój zeszyt ćwiczeń na wakacje z ćwiczeniami do nauki polskiego, które opublikowałam już jakiś czas temu na moim Patreonie. Nie musicie być patronami, żeby go kupić, żeby go pobrać, ale jest on dostępny właśnie na Patreonie w zakładce sklep. Wstawiam Wam też link tutaj na dole. Na dole zresztą w opisie tego filmiku jest też link do mojego Patreona w ogóle, gdzie możecie zajrzeć też, bo tam możecie też nabyć subskrypcję miesięczną i mieć dostęp do naszych spotkań grupowych, indywidualnych, grupy na WhatsAppie. Wstawiam tam też dodatkowe ćwiczenia, dodatkowe podcasty i filmiki, więc jest z czego wybierać. A poza tym jest właśnie zeszyt ćwiczeń na wakacje, co prawda teraz już trochę zaczyna być po wakacjach, ale może jest ktoś z Was, kto planuje urlopy we wrześniu i październiku, więc będzie jak znalazł. W zeszycie ćwiczeń są teksty o turystycznych regionach Polski. Pod spodem zawsze są ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego, na gramatykę i na słownictwo. Na poziomie wszystko A2, B1, ale z opinii już wiem, że niektóre ćwiczenia są nawet takie B1+, więc jeśli ktoś ma ochotę się sprawdzić albo podwyższyć swój poziom, to bardzo, bardzo Wam polecam te ćwiczenia. Dziękuję Wam wszystkim zresztą, którzy kupiliście już zeszyt ćwiczeń. Dziękuję też za wszystkie pozytywne opinie. Jest mi bardzo, bardzo miło. I w ogóle przy okazji dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście tutaj. Przede wszystkim moim patronom, którzy wspierają ten projekt i bez których ten filmik nie mógłby istnieć. Ale jeszcze będę Wam dziękować na koniec tego filmiku. A wracając do ślubu, to najpierw jedziemy na mszę. Większość Polaków wciąż bierze śluby w kościołach, śluby kościelne. Oczywiście niektórzy biorą ślub cywilny, więc tutaj już zależy. Ale my jedziemy na ślub kościelny, także najpierw będzie to msza. Jest dzisiaj w ogóle 15 sierpnia, więc poza tym, że jest to msza ślubna, to jest to też msza na 15 sierpnia, bo nie wiem, czy w Waszych krajach też tak jest, ale w Polsce 15 sierpnia to też święto kościelne. I to też inne święto, bo jest to też święto Wojska Polskiego, więc bardzo dużo świąt jednego dnia. Dzisiaj właśnie przechodzi defilada przez Warszawę Wojska Polskiego, więc jest bardzo, bardzo dużo świąt. I jest dzisiaj też ten właśnie ślub, na który się wybieram. Będzie więc msza, która trwa zwykle niecałą godzinę. Trwa taka msza ślubna, ale może przez to, że będzie to też msza związana z tym świętem, które mamy dzisiaj 15 sierpnia, no to może będzie trochę dłuższa. 15 sierpnia to ważna data w historii Polski. Tak szybko powiem, mimo że nie jest to absolutnie filmik o historii, to pamiętajcie, że to właśnie dzisiaj świętujemy rocznicę cudu nad Wisłą, który był w 1920 roku. Ale to tak na marginesie, może kiedyś nagram jakiś filmik o tym albo podcast. Jeśli Was to interesuje, to dajcie mi znać w komentarzu, bo mogłabym przygotować coś na ten temat, bo jeszcze nigdy o tym nie mówiłam. Po mszy będą zwykle składane życzenia. Nie wiem, czy uda mi się nagrać dużo ujęć z tego momentu. Zobaczymy, jak będzie wyglądać ta sytuacja, ale postaram się na pewno coś dla Was nagrać i po życzeniach pojedziemy na wesele, czyli na obiad.
będziemy dużo jeść, dużo tańczyć, dużo pić, ale to wszystko opowiem Wam później. Msza się już skończyła i było pięknie. Po mszy para młoda wyszła oczywiście z kościoła i teraz czekamy w kolejce na życzenia. Co prawda teraz szybko wyszłam z kolejki, żeby tylko powiedzieć Wam o tym, ale generalnie w Polsce jest tak, że po tej skończonej mszy ślubnej wychodzimy z kościoła, para młoda ustawia się od razu przed kościołem, a wszyscy goście ustawiają się w kolejkę, żeby złożyć parze młodej życzenia i żeby dać prezent. Prezentem w Polsce najczęściej są pieniądze, więc trochę to tak wygląda, że płacimy za to, że możemy iść na ślub, bo dajemy w kopercie pieniądze i dajemy zwykle tyle, ile prawdopodobnie kosztowało wesele na jedną osobę. Więc mówi się, że to jest taka cena za talerzyk, czyli za jedną osobę, która może się bawić na tym weselu. I tyle właśnie mniej więcej dajemy, więc kiedy idziecie w dwie osoby, no to dajecie za takie dwa talerzyki przysłowiowe. Poza tym bardzo, bardzo często dajemy też kwiaty lub alkohol. Pamiętam, że moje wesele było polsko-francuskie i pamiętam, że wielu Francuzów pytało mnie później, co Polacy mają z tymi kwiatami, czy to jest taka tradycja. Nie jest to jakaś specjalna tradycja, ale faktycznie jest tak, że bardzo, bardzo często dajemy kwiaty lub alkohol. I takie prezenty właśnie robimy, a ja już idę dalej ustawiać się w kolejkę, żeby złożyć życzenia, żeby zdążyć i dać prezent. Jesteśmy już po obiedzie. Taki obiad tradycyjny w Polsce na weselu wygląda tak, że jest zupa, potem jest danie główne i potem jest jeszcze deser. Normalnie, tradycyjnie na tę zupę był zawsze kiedyś rosół i to była taka tradycyjna polska zupa. Dla obcokrajowców może to się wydawać trochę śmieszne, że jemy rosół latem, taką bardzo ciepłą zupę, to jest jak taki bulion, wiecie. Teraz bardzo często zmienia się te zupy, więc na przykład na moim weselu to była inna zupa. Tutaj też to był jakiś krem z pomidorów, więc teraz nie jest to tak, że zawsze jest ten rosół. Czasem jest nawet zupa do wyboru. Na danie główne była pyszna kaczka, a potem na deser był sernik. Sernik to też coś, co bardzo często jemy w Polsce na weselach. A potem są jeszcze inne dania. W Polsce jemy bardzo dużo na weselach, o czym opowiadałam Wam w tym moim filmiku jeszcze. Pamiętam, bo jemy nie tylko te kolacje, ten obiad najpierw, ale potem jemy jeszcze 3 albo 4 dania w trakcie imprezy w nocy, więc jest tego sporo. A poza tym jest jeszcze, na przykład tutaj jest słodki stół, czyli są różne desery, poza tym jest jeszcze wiejski stół,
stół, czyli stół z różnymi polskimi tradycyjnymi wędlinami i tradycyjnym polskim chlebem, generalnie tradycyjnym jedzeniem polskim, na przykład ze smalcem, bardzo często ogórkami kiszonymi, czyli czymś, co w takich tradycyjnych polskich domach się zawsze jadło. I to jest. Zwykle jest też właśnie taka zimna płyta, czyli bufet. Nazywamy to po polsku zimną płytą. A potem są jeszcze dania ciepłe w trakcie tego wieczoru, w trakcie tej imprezy, więc jest tego sporo. Poza tym oczywiście tańczymy i tak właśnie wygląda polskie wesele z perspektywy gościa. Jest naprawdę cudownie, bo nie ma tej całej organizacji. W Polsce jest coś takiego, że kiedy jesteśmy parą młodą, to mamy takie, może nie zawsze, może nie wszyscy tak mają, ale generalnie jest takie przeświadczenie, że robimy wesele dla gości, że musimy się starać dla gości, że wszystko musimy robić dla gości, że to nie nasze zdanie jest ważne, że to nie my jesteśmy ważni, więc tak się to wszystko robi i bardzo się staramy właśnie dla gości. Nie wiem, jak jest w waszych krajach, więc dajcie mi znać, napiszcie mi w komentarzu, jak to jest w waszych krajach, czy też tak to wygląda, ale w Polsce właśnie tak jest. Dlatego to wesele z perspektywy gościa jest jednak o wiele przyjemniejsze niż z perspektywy pary młodej, mimo że wesela są super i organizacja też jest super, ale jest troszkę bardziej na pewno stresująca niż przyjście po prostu na wesele jako gość. Chyba jest tutaj dobre światło, mam wrażenie. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że na polskim weselu jest też często sporo różnych zabaw, różnych wspólnych tańców, więc zobaczymy, jak to będzie teraz. Jeszcze nic takiego nie było poza pierwszym tańcem, ale o tym też wam mówiłam w moim filmiku kiedyś, że w Polsce mamy taką tradycję, że para młoda zawsze tańczy swój pierwszy taniec. Jestem bardzo ciekawa, czy wy byliście na jakimś weselu, może na polskim weselu w tym roku. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach i napiszcie, jak wam się podobało, jak było. A może mieliście swoje wesela, więc też dajcie mi znać. Poza tym chciałam wam bardzo, bardzo podziękować za to, że obejrzeliście ten filmik i podziękować również moim patronom, bez których te filmiki nie mogłyby powstawać. Więc dziękuję wam za to, że jesteście tutaj i że wspieracie mój projekt. Dziękuję również tym z was, którzy kupili mój zeszyt ćwiczeń na wakacje. Pamiętajcie, link jest cały czas w opisie tego filmiku i do Patreona także, więc zapraszam was do tego, żeby tworzyć i powiększać tę naszą polską społeczność. I tak, dziękuję wam za to, że obejrzeliście ten filmik. Postaram się nagrać coś jeszcze, ale wiecie, jak to jest na weselach, kiedy jesteśmy gośćmi, to zapominamy o tym, żeby nagrywać, bo impreza jest zbyt fajna, zabawa jest zbyt fajna i trudno pamiętać o tym, żeby jeszcze nagrywać filmiki, ale postaram się coś jeszcze dla was nagrać. A jeśli nie zdążę, to dziękuję wam bardzo za to, że obejrzeliście ten filmik i do zobaczenia w kolejnych filmikach i do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa, pa!